Dziękuję bardzo, gratuluję. Gratuluję wszystkim mieszkańcom i wszystkim ludziom. Panie pośle, niech pan spokojnie, bez nerwów podchodzi. Niemiecki faszysta. Gmina przejęła tą drogę, poniosła gro kosztów związanych z jej realizacją, a realizacja była bardzo, bardzo była trudna. Jak wszyscy wiemy, koszty budowy dróg wzrosły kilkakrotnie. Pieniądze zaplanowane na tę inwestycję były w wysokości 1 700 000. Po przetargu niestety trzeba było 1 000 000 złotych dopłacić. Szanowni Państwo, drogi łączą. Zawsze drogi łączą i powinny łączyć. One powinny również pokazywać, że powinniśmy razem być ponad podziałami, bo człowiek nie wie, po jakiej drodze jedzie. Czy po drodze powiatowej, czy po drodze gminnej. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie i absolutnie droga powinna tylko i wyłącznie łączyć. Zostałem tutaj zaproszony na otwarcie tej drogi przez pana burmistrza po to tylko, żeby mnie upokorzyć. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że dochodzi do tego typu sytuacji, w której my tak naprawdę z każdym samorządem gminnym podpisujemy porozumienie na realizację inwestycji drogowych, a tylko i wyłącznie w Suchowoli jest tego typu sytuacje, że za każdym razem są jakieś nieporozumienia, są jakieś właśnie niesnaski. Szanowni Państwo, my w każdej gminie podpisaliśmy porozumienie na realizację inwestycji właśnie z PROW-u. Jako powiat sokólski pozyskaliśmy w sumie na drogi powiatowe największą ilość dofinansowania w całym województwie, jeżeli chodzi o drogi z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tak się właśnie poukłada, tak się właśnie pięknie poukładało. Powiat sokólski ze wszystkimi gminami podpisał aneksy do umów na zwiększenie na drogi powiatowe. Tutaj jest droga powiatowa. Gmina Suchowola była jedynym wyjątkiem, gdzie powiat nie chciał dołożyć. Od lutego prosimy o to, aby warunki umowy zostały spełnione, więc kiedy jednym z partnerów rośnie udział finansowy, drugi proporcjonalnie, no dokłada. Szanowni Państwo, dlaczego tak wyszło? Bo tutaj pan burmistrz mówi, że powiat tylko 200 tysięcy dołożył. W każdej z gmin 50 na 50 realizowaliśmy inwestycje. W każdej z gmin. Oprócz jednej, oprócz Suchowoli. Pomimo tego, dlatego, że niestety, ale pan burmistrz za każdym razem rzucał nam kłody pod nogi. Za każdym razem nie chciał z nami realizować i rozmawiać na zasadzie partnerskiej. Na zasadzie partnerskiej. To niestety, ale charakter pana burmistrza przeszkadzał w podjęciu negocjacji i wspólnej i współpracy odnośnie szkoły, odnośnie szkoły, odnośnie właśnie tej drogi. Przed chwilą wyszliśmy z kościoła i kto tak mówi jak pan burmistrz? Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, przed chwilą tutaj jest... Że personalnie mówisz, że... burmistrz kłamie. Nie, on tylko powiedział prawdę. I z faktami się nie dyskutuje nigdy. I muszą się zrozumieć. To nie jest partii polityki na samorządzie, nie można robić i działać. Jestem zwolennikiem samorządu i oddolnej inicjatywy. I służmy tym ludziom. Jeszcze w trakcie otwarcia drogi, kiedy tak naprawdę powinna być to radość i święto mieszkańców, no to u nas po prostu się prowokuje moją osobę. Podpisał umowę w takiej formule, w jakiej podpisał, a później nie chciał najzwyczajniej w świecie się dogadać. Ja mówiłem, dofinansujmy tylko i wyłącznie. Zaprosiłem pana, to jest porozumienie, a nie żadna korupcja, panie pośle. Szanowni Państwo, powiedziałem, porozumimy się w sprawie Wydziału Komunikacji. To jest zaledwie 10 tysięcy dofinansowania. My też się dogadamy w sprawie drogi, ale to razem partnersko powinniśmy rozmawiać, jak partnerzy, tak? Przykro mi, że tutaj, szanowni mieszkańcy, bardzo was przepraszam i za to, że tak żenująco pan burmistrz zaczął i później ja musiałem niestety w drodze riposty odpowiadać, niestety, ale właśnie dlatego mówię, że tylko i wyłącznie charakter pana burmistrza nie pozwoli na to, żeby 50 na 50, a w każdej, powtarzam, w każdej gminie 50 na 50 realizujemy wszystkie inwestycje. Wartość inwestycji to 2 700 000, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 000 000 złotych, udział gminy Suchowola to jest 1 400 000 i udział powiatu sokólskiego to 206 000, więc zaledwie 7% wartości inwestycji. Chyba nie ma nigdzie takiego partnerstwa, gdzie powiat praktycznie dokładałby aż lub tylko tyle. Dziękuję bardzo, gratuluję. Gratuluję wszystkim mieszkańcom i wszystkim ludziom.
Panie pośle, niech pan spokojnie, bez nerwów podchodzi. Niemiecki faszysta. Mieczysław Baszko wyzywa i wspomina mojego zmarłego w trakcie zabitego przez Niemców, w trakcie wojny, pradziadka. To jest w ogóle tak niesmaczne, tak nieprzyjemne i tak uwłaczające mojej godności i honorowi mojej rodziny, że naprawdę jest mi bardzo, bardzo przykro. Takie już granice przekracza pan starosta, że mówię, może i przekracza granice, które niektórzy ugrupowania reprezentowały. To jest dla mnie jest niegodne, żeby przyjechać jako samorządowiec, starosta. To jeszcze w życiu mi się nie zdarzyło, że w ten sposób traktuje samorząd gminy Suchowola, nie tylko Suchowola, zastraszanie, że on cię zrobi swoje, że odwoła. Takie rzeczy no po prostu nie mieścią się w głowie. To po prostu takich ludzi do samorządu nie można wybierać. I jestem zwolennikiem zawsze tych, którzy pomagają, którzy razem wspólnie działają dla rozwoju małych ojczyzn. I to jest, jeszcze raz podkreślam, niegodne naśladowanie. I takim człowiekiem ja nie będę. Chociaż mówię, że jestem prostakiem, życzę wszystkim, że tacy byli prostacy jak Mietek Baszko. Jeżeli ktoś kłamie lub też przekręca fakty, no to nie można na to pozwolić. Ja króciutko powiem. To dzięki gminie, jej staraniom burmistrza rady, dzisiaj jest ten asfalt. Niestety, dla pana starosty gmina Suchowola i inwestycje z gminy Suchowola nie są priorytetem. Taka jest prawda, panie starosto. A to jest wszystko nagrane, wszystko jest w kronikach. No szkoda, że akurat te drogi na terenie gminy Suchowola poróżniły, bardziej nie łączą, ale dzielą. W tym wypadku, ale same chęci chęciami, ale sprawy formalne. Chciałbym panu staroście również złożyć dzisiaj wezwanie do zapłaty na kwotę 325 tysięcy. Zgodnie z umową, którą pan podpisał, przekazuję w takim razie, no bo chęci chęciami, ale trzeba zapisów, warunki umowy spełnić. Bardzo proszę. Była okazja tego, żeby pana starostę spotkać wreszcie, osobiście mu wręczyć wezwanie do zapłaty, bo wcześniej nie chciał w ogóle na ten temat rozmawiać, więc na pewno nie była to żadna złośliwość, tylko po prostu okazja do tego, aby wyegzekwować od powiatu należności, do których się zobowiązał w umowie. Szanowni Państwo, to właśnie to jest ta perfidia i taki brak szacunku. Przed chwilą się modliliśmy, przed chwilą ten porozumienie mówiło, że wspólnie i we współpracy powinniśmy razem. Z każdym samorządem powiatowym podpisaliśmy umowy, z każdym się dogadaliśmy, nikogo nie wyróżnialiśmy. Również tutaj podpisaliśmy porozumienie i w tej chwili pan burmistrz wręcza mi jakieś wezwania do zapłaty w trakcie otwarcia drogi. Ja naprawdę uważam, że to nie przystoi normalnemu, dobrze wykształconemu człowiekowi, tak się nie powinien nikt zachować. Jest to święto, w trakcie święta nie powinny się odbywać tego typu prowokacje, tego typu zachowania. Żebyśmy tego nie zrobili, żebyśmy nie założyli za powiat Sokulski tych pieniędzy, tej realizacji inwestycji by nie było. Po pierwsze mamy już umowę z Urzędem Marszałkowskim, termin był wykonany do 30 października. Być może, bo jak wiemy na konferencji prasowej pan starosta wezwał mnie do ustąpienia, zapowiedział rezygnację z inwestycji dróg powiatowych, no i próbował to zrobić, tak? Nie próbował. Naruszenie honoru. To co? Jeszcze dwóch konsultów i blanek. Naruszyłeś honor rodziny. Jesteś super starostą. Ta sytuacja ma swoje przeniesienie. W poprzednich układach też Suchowola nie była zbyt łagodnie traktowana i zbyt dobrze, pomimo że mamy sporo radnych w powiecie. W poprzedniej kadencji były też różne niesnaski, a ta już niestety przerosła wszystko. Nasze zaangażowanie, nasze podejście, no zrozumieliśmy, że nie mamy na co liczyć na powiat i jest to nam bardzo przykro, że musimy robić to własnymi środkami. Na tą inwestycję musieliśmy zaciągnąć 1 000 000 zł dodatkowych środków, no ale postanowiliśmy, zrobiliśmy i jakoś to przeżyjemy. Dodałem takie malutkie nożyczki proporcjonalne do udziału powiatu Sokulskiego do przeciętnego pana starosty. Naprawdę.
ładnie odpowiednie temu zaangażowaniu, bo pan starosta wykazywał budowę drogi. Panie burmistrzu, nawet nie najmniejsze. Panie burmistrzu, ostatni będą pierwszymi. Ostatni będą pierwszymi. Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Pan złośliwości, poziom. Bardzo proszę, tak, panie burmistrzu. Nie gadaj, bo cię można. Teraz na głowę. 3, 4, tak. I co, dla mnie to? Tak, na pamiątkę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu. Dziękuję. 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 Dziękuję.